Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Nowaka. Konferencja będzie poświęcona ostatnim wypowiedziom i manipulacjom posła Ryszarda Bartosika, który posunął się w swoich wypowiedziach, iż stwierdził, że posłowie Platformy Obywatelskiej czy ludzie Platformy Obywatelskiej nie mają prawa, moralnego prawa do zajmowania się problemami miasta Turku czy powiatu tureckiego. O szczegóły to poproszę i oddam głos panu posłowi. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem dzisiaj powiedzieć o mowie nienawiści, którą przykrywa poseł Ryszard Bartosik swoją bezradność wobec rozwiązań najważniejszych problemów regionu. Zwykle nie lubię ad personam się wypowiadać i nie zdarza się to mi wobec żadnego posła PiS-u, bowiem staramy się tworzyć team, drużynę. Jeśli nawet zwracam się krytycznie w sprawach z mównicy sejmowej dotyczących naszego regionu, to po to, ażeby dać siłę posłom PiS-u, ażeby mogli pójść do gabinetów ministrów i powiedzieć, że w Sejmie padają bardzo twarde żądania. A skoro padają bardzo twarde żądania, to posłowie, jako posłowie partii rządzącej, musimy im sprostać. Sprostać im po to, żeby nasi wyborcy byli zadowoleni z tego, co my robimy. Niestety, poseł Bartosik, widząc problemy z zagłębiem paliwowo-energetycznym, nie proponuje własnych rozwiązań, nie przedstawia rządowych propozycji. Wobec ich braku, jako poseł opozycji z regionu, podejmuję od lat działania na rzecz budowy Ościsłowa. Domagam się programu kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej i proponuję konkretne rozwiązania wspólnie z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Organizuję wobec tych problemów samorządowców. A poseł Bartosik, zamiast potraktować to jako pomocny dla niego strumień nacisku na rząd, jako argument, żeby zająć się problemami regionu, atakuje mnie, mówiąc, że nie mam moralnego prawa do zabiegania o region. To jest jaskrawy przykład mowy nienawiści, próba zdyskredytowania przeciwnika politycznego poprzez zakwestionowanie jego moralnego prawa. Z czego to wynika? Szanowni państwo, niestety wynika to z jednego, z bezradności. Z bezradności posła Bartosika. Bezradność w sprawie budowy odkrywki Ościsłowo jest przejmująca. Od 3 lat rząd PiS nie podejmuje politycznej decyzji w sprawie budowy odkrywki, ratowania miejsc pracy i 4% obecnie krajowej energii. W tej sprawie jako poseł partii opozycyjnej podejmuje szereg udokumentowanych działań. Od zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Komisji Energii, w tym jedna z sukcesem doszło do odrolnienia ziemi, przez pytania i interpelacje, wysyłki listów do pani premier Szydło, pytania wprost z mównicy sejmowej do premierów Szydło i Morawieckiego i tak dalej. A co, pytam się, w przestrzeni publicznej, co w tej sprawie zrobił poseł Bartosik? Czy nie jest tak, że zastosuje jego chwyt retoryczny, że poseł Bartosik lobbuje w rządzie za likwidacją naszego zagłębia paliwowo-energetycznego? Bezradność wobec domagania się przez samorządowców programu kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej. Kiedy zająłem się tym, zostałem bezpardonowo zaatakowany przez posła Bartosika. Tym atakiem przykrył brak odpowiedzi na meritum sprawy. Dlaczego poseł nie walczy o program kompensacyjny? Dlaczego nie proponuje własnych rozwiązań? Dlaczego nie jest partnerem po stronie rządowej, abyśmy wspólnie połączyli działania marszałkowskie i rządowe? W trakcie kampanii samorządowej jako PO w porozumieniu z wieloma środowiskami przygotowaliśmy program Doliny Energetycznej, który będziemy realizować w oparciu o Unię Europejską. Wkrótce w tej sprawie spotkamy się w Turku. I czy wówczas spotkamy się także z atakiem posła Bartosika? Czy może z braku własnych propozycji poseł Bartosik jednak zacznie z nami współpracować? Zapraszam, panie pośle. To jest zbyt poważna sprawa.
Nam tu chodzi o życie, panie pośle Bartosik, a nie o pana rozgrywki polityczne. Bezradność wobec głosowania nad poprawkami budżetowymi na rzecz przekazania Turkowi 19 milionów złotych na rewitalizację i budowę dróg. Zdumiewa mnie, że poseł Bartosik po głosowaniu, kiedy zobaczył, że sprawa Turku stanęła na forum Sejmu, nie przyjechał do Turku i nie przedstawił własnych rozwiązań problemu. Że głosowanie przeciwko Turkowi nie spowodowało jego próby rozwiązania problemu i czekał, aż ja upublicznię to głosowanie. Dlaczego czekał tak długo? Czyżby nie był świadomy, przeciwko jakim poprawkom głosował? Nie zauważył ich? A może uważał, że nie zauważą tego mieszkańcy Turku? Dobry tytuł w jednej z gazet tureckich. Czy lojalność partyjna, czy wyborcy? Trzeba było zachować się, panie pośle, godnie w tej sprawie. I szanowni państwo, bezradność, o której chciałbym powiedzieć państwu na prawach symbolu. Bezradność w sprawie załatwienia problemu elektrowni Adamów. Byłem zdumiony jako poseł, że w momencie, w którym poseł Bartosik został posłem, to nie zrobił pierwszej rzeczy, którą powinien zrobić jako poseł stąd, z Turku. Nie wstał i nie powiedział do pani premier Szydło w momencie, w którym była ona zaprzysięgana. Nie powiedział: pani premier, musimy do końca grudnia załatwić sprawę przedłużenia funkcjonowania elektrowni Adamów do 2023 roku, zgodnie zresztą z pani zobowiązaniem. Nie powiedział tego, w związku z tym musiałem to zrobić ja, moje pierwsze wystąpienie z mównicy sejmowej. Wysoka Izbo, pani premier, podczas wizyty we Władysławowie przed samymi wyborami złożyła pani deklarację, pani premier, jeśli można, pani premier, jeśli złożyła pani deklarację we Władysławowie przed samymi wyborami, że będzie pani zabiegała o to, ażeby elektrownia Adamów nadal pracowała. Jest to bardzo ważna deklaracja, która padła i jest realizacją konsekwentną rzeczy, które już rozpoczęliśmy. Oto w Brukseli teraz przedstawiciel załogi wraz z Ministerstwem Środowiska jeszcze w październiku rozpoczęli proces negocjacyjny, który ustał w związku z tym, że jest wymiana władzy. W związku z tym w Brukseli odczuli, że być może nie będzie determinacji na to, ażeby o tą elektrownię Adamów powalczyć. Wierzę, że to ta deklaracja, którą pani minister, pani premier złożyła, będzie realizowana. Mamy na to półtora miesiąca, więc bardzo proszę o szybkie działania. Druga sprawa, również ważna dla regionu konińsko-turkowskiego, z którego pochodzę, to są nowe odkrywki, nowe złoża. W Ministerstwie Środowiska jest Biała Księga. Biała Księga, która ma podlegać w tej chwili procesowi konsultacji. Bardzo proszę o kontynuację myślenia o tym, ażeby włożyć do załącznika w Białej Księdze złoża Ościsłowo i Dęby Szlacheckie po to, ażeby ludzie mieli pracę w naszym regionie, a 7% energii kraju było zabezpieczone. I trzecie, natury ogólniejszej. Mamy w Ministerstwie Gospodarki, obecnie w Ministerstwie Energii, złożoną ustawę o tak zwanym rynku mocy. Jest to bardzo ważna ustawa, która również zabezpieczy proces inwestycyjny w energetyce. Bardzo proszę, również apeluję o to, ażeby słowo stało się ciałem. Tak więc, żeby ta ustawa także znalazła się jak najszybciej. Szanowni państwo, na sali siedzi poseł Ryszard Bartosik. Nie słyszy tego pytania? Nie słyszy, że jest półtora miesiąca czasu? Czy poseł Bartosik nie wie, że była delegacja również z Turku, pracowników, z ministrem do spraw klimatu i przedstawicielami ministra środowiska i ministra spraw zagranicznych w Brukseli? I czy nie wie, że do grudnia 2015 roku musi być podjęta decyzja w tak zwanej derogacji naturalnej?
do grudnia 2013 roku, 15 roku, jest bardzo mało czasu. Ale każdy zdeterminowany poseł, który pochodzi z miejsca, w którym jest to sprawa życia lub śmierci, wie, że musi walczyć. Walczyć do końca. Tak jak o tym powiedział pan Krzysztof Majda, który był w tej delegacji. Trzeba walczyć do końca, panie pośle Bartosik. Przejął pan odpowiedzialność w momencie wyborów przez PiS nad tą sprawą. Pan powie, panie pośle Bartosik, że się do pana bezpośrednio zwrócę, że to wszystko to jest gra polityczna. Ale panie pośle, ja jednocześnie z pytaniem do pani premier zadałem pytanie ministrowi do spraw klimatu w rządzie PiS na 15 grudnia przyszła odpowiedź, a to pytanie było zadane na początku grudnia. Czy w obecnej sytuacji Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministrem Energii jest przygotowane na przyjęcie i natychmiastowe kontynuowanie negocjacji z Komisją Europejską oraz doprowadzenie do przedłużenia pracy elektrowni Adamów do końca 2019 roku? I otrzymuję odpowiedź, szanowni państwo, odpowiedź z 29 grudnia. I tę odpowiedź państwu przekażę za chwilę wszystkim. Ta odpowiedź pokazuje działania rządu Platformy Obywatelskiej, która zmierzała do tego, ażeby elektrownia Adamów pracowała jak najdłużej. I te działania są bardzo konkretne. Na szczęście nie było jeszcze wtedy tak wysokiego sporu politycznego, że minister odpowiedział zgodnie z prawdą. Walczyliśmy cały czas. Od momentu, w którym zostałem posłem stąd, wiedziałem jedno, że w 2004 roku przy akcesji do Unii Europejskiej nie zabezpieczono derogacji dla elektrowni Adamów. Nie zabezpieczono jej pracy do końca wydobycia węgla z odkrywki Koźmin. I wiedziałem doskonale, że trzeba podjąć starania, ażeby przedłużyć tę pracę. I te starania były... I co dokumentuje Ministerstwo Środowiska już z rządu PiS-u, były prowadzone i to były prowadzone bardzo poważnie. I pytanie mam do pana, panie pośle Bartosik, dlaczego pan milczał? Czemu nie zorganizował pan wizyty nowego ministra w Brukseli? Dlaczego sprawę elektrowni Adamów zajął się pan dopiero, wiecie państwo kiedy? Rok później. W interpelacji z września 2016 roku. I to w taki sposób, że dotyczyła ona przegranego rozwiązania, tak zwanego przejściowego planu krajowego. Zajął się pan poseł Bartosik w taki sposób jak piłkarz, który zgłasza się do gry, gdy mecz już jest dawno rozegrany. Ale w międzyczasie na 3 tygodnie przed zamknięciem Adamowa, czym się zajmuje poseł Bartosik z mównicy sejmowej? Oto jest dramatyczna sytuacja, bo dochodzi 31 grudnia 2017 roku, jest problem, czy po pierwsze z ciepłownią się zdąży w Turku, czy Getek ją uruchomi, a po drugie, co będzie tak naprawdę z miejscami pracy. I oto pan poseł mówi, pyta się na te 3 tygodnie przed zamknięciem Adamowa o łodzie podwodne z mównicy sejmowej. A na 3 miesiące przed tym faktem poseł Bartosik pyta o polepszacze do herbatników i ciastek. Tym się zajmuje. W momencie, w którym Turek jest w tak dramatycznej sytuacji. Chciałbym powiedzieć o jednym. Chciałbym zaprosić do współpracy. Po tych słowach, które padły, musiała być ta konferencja. Uważam, że nie powinny takie słowa padać. Nie powinien pan odsądzać od czci i wiary kogoś, kto tak jak i pan myśli pozytywnie o regionie. Może mamy inne drogi, mamy inne sposoby rozwiązania problemów, ale chcemy je rozwiązać, w co głęboko wierzę, panie pośle. Spójrzmy w takim razie na przyszłość i zastanówmy się, co zrobić, ażeby nie było takich kapitulacji jak w przypadku Adamowa. Co zrobić, ażeby poseł z Turku mógł pochwalić się
sukcesami. Oto wyzwania, które przed nami stoją. Zwrócili się do nas samorządowcy niedawno z Turku, z Brudzewa, gmina Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Tuliszków, Władysławów, Turek, Przykona, Malanów, Brudzew, o wyjaśnienie sprawy inwestycji, które są w naszym regionie i które powinny być robione w wyniku ustawy związanej ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i tak zwaną pomocą publiczną. Zwrócili się, gdyż mają problem z tym, że jest wyłącznie graniczące miejscowości z Turkiem mogą być beneficjentami gminy mogą być beneficjentami. Co pan w tej sprawie zrobił? Ja proszę bardzo chciałbym panu pokazać od razu interpelację, którą zgłosiłem 8 lutego, interpelacja w sprawie wspierania nowych inwestycji w Wielkopolsce Wschodniej zgodnie z sugestiami i zaleceniami samorządowców z Turku. Proszę bardzo pana posła, ażeby tym się zainteresował i żeby zwrócił się bezpośrednio do ministerstwa, ażeby ten problem rozwiązać. Panie pośle, jest bardzo poważny problem emerytur górniczych. Zwróciły się do nas związki zawodowe MZZZ Górników PAK Kopalni Adamów, Solidarność KWB Adamów, Kadra Kopalni Adamów. Zwrócili się informując nas, że od sierpnia 2016 roku znacznie zwiększyła się liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków przez ZUS dotyczących emerytur górniczych. Nastąpiło celowe przewlekanie postępowań wyjaśniających wydanie decyzji i zwiększyła się lawinowo liczba złożonych do sądu pracy odwołań od decyzji ZUS. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że górnicy, którzy pracowali na odkrywkach, nie dostają emerytur, które są wynikiem ich pracy na tych odkrywkach. Wynika to z wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z ustawą, artykułem 50c ustęp 1 i artykułem 50d ustawy emerytalnej. Są tu sprzeczności wynikające z tego, że niestety przyznaję, ani rząd PiS-u pierwszy, ani rząd Platformy Obywatelskiej, ani rząd obecny nie doprowadził do powstania rozporządzenia, które by określiło szczegółowo sprawy związane właśnie z tymi emeryturami i ze stanowiskami pracy, które umożliwiają otrzymanie godziwych emerytur za godziwą pracę. W związku z tym, panie pośle, apeluję, zróbmy wspólnie wszystko, ażeby to rozporządzenie powstało i żeby górnicy nie musieli chodzić po sądach, walcząc o swoje prawa. I ostatnia sprawa, o której wzywam pana do tego, żebyśmy współpracowali. Program kompensacyjny to jest program, który przygotowaliśmy, o którym wcześniej mówiłem. Niedługo w Turku odbędzie się pierwsze spotkanie związane z organizacją tak zwanej Doliny Energii, gdzie będziemy mówili o alternatywnym sposobie ratowania regionu. Jeśli rząd nie podejmuje decyzji w sprawie Ościsłowa, domagamy się tego z wszystkimi samorządowcami, żeby był program kompensacyjny. On i tak powinien być bez względu na to, czy będzie Ościsłowo, czy nie. Moim zdaniem powinno być jeszcze Ościsłowo, żeby dać nam czas na tą kompensację. Ale jeśli rząd nie zdecyduje się na to Ościsłowo, no to będziemy mieli jeszcze większy problem, dramatyczny problem. Dlatego uważam, że powinniśmy współpracować ściśle w Dolinie Energii i powinniśmy połączyć siły marszałkowsko-rządowe, ażebyśmy uzyskali dobry wynik dla naszego regionu. To są rzeczy, które czekają na nas w najbliższym czasie i proponuję, ażebyśmy współpracowali i żebyśmy nie odbierali moralnego prawa, nie używali mowy nienawiści. Rozmawiajmy w sposób konkretny i stawiajmy wspólnie wobec siebie określone zadania. Ja jako poseł opozycji mam takie narzędzia, jakie mam. Mogę wystąpić z mównicy sejmowej i mogę dać wbrew pozorom panu, panie pośle, siłę.
ażeby mógł pan otworzyć drzwi gabinetu ministerialnego i powiedzieć, że cisną w Sejmie. Musimy coś z tym zrobić. Musimy coś zrobić z Turkiem, panie pośle Bartosik.